Zaczynamy kolejny etap. Tutaj mamy, że tak powiem, odpływ, no ale będzie nawadnianie kropelkowe, więc żeby nam długo wytrzymało, przydałby się zestaw filtrujący, który tutaj, można powiedzieć, już działa. O, frytki weź, bo to zaraz. Oczywiście zestaw działa na takiej zasadzie, że będzie potrzebny nam koreczek, no nie, z dziureczką. Kranik dwuzaworowy, pewnie tutaj będzie trzeba dać, że tak powiem, tą tasiemkę taką, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale pewnie będzie trzeba to zrobić. Tutaj są jakieś dwie uszczelki, nie wiem do czego, może gdzieś tam do środka, no zaraz zobaczymy. O, odkręcimy. No, tu uszczeleczka jest, więc drugiej nie będę dawał, ale można dać, że tak powiem, tą tasiemkę. Tutaj brudna była to. Wiesz, o co chodzi. To damy tą tasiemkę, o. Owiniemy raz, dwa, o, dawaj, bo to będzie coś źle, czekaj. Hydraulik to, wiesz, robota jak saper. Raz się pomylisz i popiół po tobie zostaje. O kurwa! O, zobaczymy. O, uszczelka już mi wypadła, ty. Uszczeleczka wypadła. No, cyk. Nie wiem, czy to nie za grubo. Dobra. O, będzie być dobrze, a tutaj? Tutaj też jest uszczelka, też wypadałoby trochę, że tak powiem, ogarnąć temat. Ty, a to nakręca w ogóle? Powiem, że to jest zakręcone. No i teraz tak. Na pewno będzie trzeba tutaj zakręcić. Tutaj element jest trochę mniej skomplikowany, bo to jest, wiesz, trochę więcej tej tasiemki. Więc trzeba wykorzystać to, co mamy. O. Nie wiem, czy coś tu jeszcze będzie potrzebne. Może nie. Wkręcaj, Jarek, wkręcaj. Bardzo ładnie. O. Tutaj to powinno trzymać zaworki. Muszę zobaczyć, w którą stronę to. Aha, dobra. Bo to mieliśmy przekręcone. Pokażę tutaj. No, nie wiem. Czy nie będzie potrzebny ten drugi wąż? Damy ten długi wąż. No! I tak by gdzieś było. Teraz dawaj wiaderko. Weźmiemy wiaderko, zobaczymy, czy system będzie działał. Tutaj troszeczkę wody. O, na dnie. Ale tu już jest prawie większość.
A, przelejemy z tego wiaderko. Zobaczymy, czy system będzie działał prawidłowo. Odkręcamy pierwszy zawór. No na razie nie widzę, żeby coś kapało. Nie tak. Zostanie nam węża trochę. Tu będzie rureczka do, że tak powiem, kropelkowego, czyli odkręcamy, niech leci. A tu czy wiaderko, czy coś, a może odwrotnie, nie wiem. Ty, luksus, podoba mi się. Fajnie to wygląda. No, tu już jest woda. Także o, kranik zamontowany. Także te, no, na dzisiaj to by było tyle. O, zobacz, jeszcze nie wykopany. Ten filmik akurat nagrywam w niedzielę, także jest jak jest. Ale tu jest ciepło i nie wieje, mimo że słychać, że tak chodzi. No i tak, na pewno będę jeszcze poprawiaczki, bo tu jest za wysoko. Więc nie może być tak, żeby tam woda się zbierała. No ale to ogarniemy. Ogarniemy niedługo. Będę przebijał. Tutaj to naciągnę z tej strony. Tam wystarczy naciągnąć, wejść na górę i będzie luksus. Póki co musi być tak, jak jest. No i wszędzie generalnie trzeba ponaciągać. No bo wiadomo, tak szybko, wiesz, robione na aby szybciej. I tak, ale teraz coś tylko jakieś poprawieczki, coś tego. Chodzisz, naciągasz, trochę przybijesz, bo tu nawet dziurka jest. O! To nic. Tyle dziurki, to tam się nic nie dzieje. Będzie większa wentylacja. Generalnie taki duży tunel, to jakoś tak gorąco tutaj to nie będzie, jak w tym małym. Ale ciepło będzie. Zobacz, liście wędrują. Niby niewiele, ale jednak system filtracyjny musi być zachowany, bo to wpadnie liść do środka, to tylko jak lipa będzie. No dobra, no to co? Do następnego. Trzymajcie się. Widzimy się może dnia następnego.